Warszawa, Warszawa, wszystkiego ciekawa, tylko że nie Biblii. Biblia ląduje w śmietniku. Tutaj, gdzie po lewej stronie, za latarnią, państwo widzą cokół, rozdawał człowiek chrześcijańskie pisma greckie. Wtedy, kiedy w ateistycznym Pałacu Kultury Stalina i Lenina, czasu swego, zorganizowane były targi książki. Już teraz targi książki są organizowane tylko, proszę Państwa, na Stadionie Narodowym, a może jeszcze gdzieś indziej tam. No to wtedy, gdy tutaj były targi książki, człowiek pod cokołem stojący żegnał ludzi, proszę Państwa, którzy wychodzili z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, szli tutaj w kierunku ulicy Aleje Jerozolimskie, skrzyżowanie z Marszałkowską. Wręczał Nowy Testament. Ludzie brali i do śmietnika wyrzucali. Ludzie brali i na krzaki rzucali, na drzewa, na grunt, na glebę, do kosza, do śmietnika. A to wstyd, a to wstyd. Minus dla Polski. Poza tym, proszę Państwa, tutaj przeprowadziłam swego czasu wywiad ze świętym Mikołajem w centrum, tam po lewej niżej pod metrem, proszę Państwa, który mieszka na Grójeckiej 19, tam jak na ochotę się jedzie. U faceta balkoniki Grójecka 19, dekada. Proszę Państwa, brał od niego facet 400 zł, a on biedak dostawał z OPS-u 602. No bo wiecie Państwo, Polska to jak ktoś się postara, to jeszcze może wypłacić. No w Ameryce pewnie wcale nie. No i po prostu on tutaj pod metrem na Centralnym też sprzedawał, proszę Państwa, takie czasopisma Miserere Kuku i zarabiał połowę. Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Ekstra, Centrum Polski, Centrum Warszawy, Hotel Polonia, Palace, Palace, this is Palace. Proszę Państwa, this is Warszawa, Śródmieście, this is Warsaw. So welcome, welcome. I tu mamy ten pałac kultury Stalina i Lenina, tak w zieleni pokazujemy, proszę Państwa, żeby on aż tak bardzo źle nie wyszedł. Ateistyczny, symbol niewiary, niewiara na pęczki. Wczoraj na Podskarbińskiej 2 było, jak Ukraińczycy przejeżdżający tutaj do Polski, a przez Lublin tańczyli, śpiewali. To wcześniej było mołdawskie, proszę Państwa, wino. Wino na pęczki na jednej tacce wystarczy Wam. Po co pijaki będą pić?